Środa, 13 marca 2024 rok. Kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Białymstoku. Już w sumie ostatnie. W ostatnim okręgu wyborczym nawet nie próbują ukrywać, że spotkania rzekomo z prezydentem miasta Białegostoku pokrywają się ze spotkaniami w okręgach wyborczych radnych Rady Miasta, kandydatów do Rady Miasta Białegostoku i kandydata i obecnego prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, czyli prowadzi kampanię za publiczne pieniądze w szkołach. Jest to sprzeczne z prawem, jest to nadużycie stanowiska. Dzisiaj spróbuję wręczyć prezydentowi ten oto znicz. Jako grabarzowi rozwoju miasta Białegostoku, znicz w kształcie serca. Oni mają takie logo Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej w kształcie serca na wszystkich swoich banerach wyborczych. Dlaczego grabarz? Rynek Sienny na przykład w Białymstoku, który został zamieniony na cmentarz ewangelicko-uzburski, zamiast ekshumować kości i zrobić tam na przykład parking brakujący dla opery. Firmy uciekają z Białegostoku, ludzie uciekają z Białegostoku, nie ma pracy, zadłużenie, bankructwo. Zamiast kolei miejskiej spalarnia śmieci z Warszawy, jedyne podobno dochodowe przedsięwzięcie, bo stadion bankrutuje, bazar bankrutuje, wszystko bankrutuje. Także zamiast metropolii mamy nekropolię.